Hej, hej, moi drodzy, do was idziemy z tej strony. Troszeczkę odmienimy klimaty Going Medieval. Troszkę już mi się przejadł. Zerknijmy na coś innego. A to jakaś nowość, w miarę chyba nowość, tak mi się wydaje. Gdzieś przypadkiem znalazłem jakiegoś Dinkuna, moi drodzy. Brzmi jak Dinko, Dingo, Dinko, bo to podobno z Australii, czyli z antypodów produkcja. A nie wiem, czy produkcja, ale może dzieje się w Australii. Dingo to mi się z Dinko kojarzy. Dinkum to już w ogóle nie wiem, o co chodzi, ale może to jest jakieś lokalne coś tam. Nieważne. Ważne jest to, że to podobno jest fajne i że to jest takie połączenie Stardew Valley tam z jakimiś 3D takimi podobnymi grami i że warto sprawdzić. Powiem wam szczerze, oczywiście co zrobiłem, kupiłem i tyle, tak? Pewnie nie będę w to grał więcej niż jeden odcinek. Ale, dziewczyna, a jak można zrobić, żeby to nie była dziewczyna? Teraz to jest chłopak, a tak to jest dziewczyna. Bo przyznam się szczerze, że nie bardzo ten. A, czyli to tylko fakt, o, tam fajne oczka, takie inne, zielone. No dobra, weźmy sobie tu trochę taki białawy. No ale dobra, niech będzie. No nie. Nie ma łysków w ogóle? Nie ma łysków. Niedobrze. A w ogóle to trochę jak dziewczyna wygląda, nie? Tam zaraz coś polubimy. Będzie lepiej. O. A to jest nosek. O, pierdziele, dobre. Pokaż się, chłopie. Jakiś mały ten nosek. Weź no tu. Jak facet, to facet. Porządnego kinola musi mieć. Ten nie, za płaski. Bokserem nie był. Ten zostanie, bo duży. Chyba, że sobie poran... A nie, poczekajcie, bo tu są... A, jeszcze gały. Widziały gały, co brały. Dobra. Weźmy jakiegoś normalnego w miarę. Nie wiem, nie wiem... O, rany. Ten taki jakby w ogóle... Nie, nie, nie. Ten zdziwiony trochę. O, w okularach jakby był. A może tak? Nie, dobra, tak. Ten w miarę, dobra, może być. Tylko tą fryzurę na pewno mu zmienimy, bo nie no. Tak by nie mógł mieć w ogóle, bez, nie ma, czemu nie ma takich, że w ogóle? Nie chciał takich, że w ogóle, ale dobra. To dajmy mu... Fajne w ogóle można mieć fryzury. Taki na L... O, może taki. Zobaczymy, nie? Co to jeszcze jest? Albo taki zwykły, chociaż to jest też fajne. Czaputek taki. A, bo... No dobra, powiedzmy, że to jest jeżyk. Myślicie, że to może być na jeżyka? Bo to już raczej nie. Ale to, nie? Może? Taki niby jeżyk. Takie trochę ciemniejsze woski. Ciuchy, dobra. Ciuch, zróbmy go, nie wiem, o, a to ciekawe, czyli zielony to jest żółto-niebieski, niebieski to niebieski, żółty to jest taki żółto, a, a jak zrobić, żeby spodenki mu kolor zmieniły? Wydawało mi się, że zawsze są niebieskie? Czekajcie. Tak, zobaczcie, zawsze są niebieskie. Kurczę, no. Tak, dobra, nawet nie będę dalej sprawdzał. Ej, to wróćmy do mojej kompozycji. Dobra, gały ci zostawimy. Widziały gały, co brały. Jakie mu zrobimy gały? A, może mieć takie. No, ale też ma. A, ten ma taki szeroki, ale dobra, niech ma. A nie, to miał być ten, nie? O. Siemanko. A może ten? Dobra, ten zostanie, chyba lepszy. Ma taki uśmiech, taki... No jak będzie bardziej uśmiechnięty. Dobra, i wybierzemy... O, najpierw wybierzemy wyciszenie telefonu. Co by nie... O, co by nam nie brzęczał. I co, wybierzemy sobie... Ha, to... Nie wiem dlaczego ten taki zielonkawy to jest taki w paski.
Taki niebieski, cały niebieski, różowy, filetowy, ale może będzie czarny, dobra, a nie będzie czarny, confirm, what's your name, nie wiadomo jaki, niedzielak, niedzielak, proszę bardzo, nie będzie, island, a jaka nazwa wyspy, to na wyspie jesteśmy, no to niedziela, niedziela, a wiecie co, to może zróbmy, że niedzielny po prostu, o, tak, kropek nie dają. No zróbmy tak. Niedzielny na niedzieli. Create. Proszę bardzo, niech co tam robi się. O, mamy. Wszystko poszło na południe, tak? Everything went south. Wszyscy byli zmuszeni przenieść się do południowego miasta. Zimno i beznadziejne życie. I tam się właśnie urodziliśmy. Większość nawet nie ma ochoty odejść. Ale ty tak, więcej niż cokolwiek, o tym tylko myślisz, żeby stąd się zmyć. No i chyba znalazłeś na to sposób, moi drodzy. Pomoc potrzebna, młodych do wszystkiego ogólnie, że tak powiem, do pomocy w starym domu. No, jedziemy, nie? Wow. Opuszczasz, wyjeżdżasz na, do niedzieli dzisiaj, tak jest. Okej, okay. No mogę coś zrobić? Czy nie, to się samo dzieje. Mają sterowca, zobaczcie. Jaki fajny dymek. No, taki jedzie. Podbajeżony, nie? Miasto faktycznie duże, ale dziwne, zasypane śniegiem. A niby na południe wszyscy uciekli. No to mi bardziej południe przypomina. Lecimy nad niedzielą, zaraz będziemy lądować. Proszę bardzo. Wszyscy pasażerowie, proszę przygotować się do opuszczenia statku powietrznego. A, jest lądowisko dla sterowców. Babcia nas tu dopadła, która nas zatrudniła. No i wylądowaliśmy, świetnie. Cieszę się, że mi towarzyszysz w tej przygodzie niedzielnej. No proszę bardzo. Tak jest. Myślałem, że już nikt z południowego miasta się do mnie nie przyłączy, że nie jest na tyle odważny, ale w końcu odpowiedziałeś, byłeś jedyną osobą. No więc jesteś doskonale lepszą osobą do tego, nie? A, dobra, zobaczmy co dalej. No, nie marudźmy, wyjdźmy na zewnątrz. Czy ja mu zrobiłem takie śmieszne rude włosy? Wydawało mi się, że miałem inne, ale dobra, będzie taki, nie ma znaczenia. Wow. Aha, muszę z nią zagadać. Wow, proszę bardzo. Tak to pachnie świeże powietrze. No właśnie, dobrze w końcu wrócić na niedzielę. No niedzielny. Będę potrzebować twojej pomocy, żeby się tu ogarnąć. Tak jest, masz tutaj podstawowy jakiś namiot i mapę. Proszę bardzo. Nie było mi przez długi czas, ale będzie zawsze pomocna. Mam nadzieję, że będzie pomocna. No właśnie. No i mamy to postawić gdzieś. Aha, jeżeli się zgubimy, zobacz na mapkę. Wszystko fajnie, good luck. Powodzenia. No i to dostaliśmy. Base tent jakiś tam dostaliśmy. Baza operacji i mapa. A, minimapę mamy. AM. Move camera. Move camera. Ok. Open packet tabulator. Packet na razie jest oprócz tentu nic nie mamy. Mapa. A, jesteśmy tu. O. Co? Nie. Jak to? Aha, wyjąć tak. Bo tak się zastanawiam, gdzie tu tą postawić. Bushland tu jest, a tu pustynia. To raczej słabo. Na pustyni chyba się raczej nie będziemy budować. A tu jest coś zielonego. Tropiki, bushland, o. Wydaje mi się, że możemy spróbować tutaj. Zaczekajcie, co nawet postawię jakiś znacznik. Mogę. To jest spanko, że to będzie nasz dom. Okej, okay, spróbujemy tam dojść. Co wy na to? Muszę z nią gadać? Czy chyba nie? A w ogóle jak tutaj, jak tu się działa? A, coś tu mamy.
prawym zbieramy. Oj, nie lubię tak, bo to trzeba przycelować. O rany. Trzeba będzie dobrze przycelowywać, co mi nie bardzo się podoba. O, jakieś ryby to są. Dobra, i tak idziemy w tym kierunku. Harvest. Proszę bardzo, coś harwestowaliśmy. Czy idziemy w dobrym? W dobrym, ale tu nam niewiele co... Ooo! Krokodyl. Chyba z tym panem to na razie możemy sobie odpuścić bieganie. O, tu coś leży. On nas goni? Chyba nie. Ale słyszałem jakieś muszki albo... To coś lata, no dobra, ale nie, nie ten. Właśnie, o i tu by można było gdzieś postawić to, nie? Gdzie mamy ten znacznik. A, jeszcze kawałek dalej. Już tak zastanawiam, czy to jest dobry pomysł tak daleko leść. Fajnie, że można sobie tą kamerę faktycznie ustawić tak bardzo. To coś mogę wyjąć, ten pieniek, hej. Nie. A można, można oddalić się z build camera. To ja wolę ten build camera, bo dalej jest harvest. Bash lime. Dobra, cokolwiek znaleźliśmy, jakieś limonki. Okej, okay. A już poszedłem za daleko. Dobra, wróćmy. Pyk, logic. Wyszło, że niby tu mamy zaznaczone. O, kolejny ten. Kolejny do zebrania. No i tak patrzę, czy tu będzie odpowiednia ilość miejsca też na przyszłość, nie? Poczekajcie, jak zbieramy te. Hej, a to pieniek. O, tutaj byłoby chyba ok, nie? Tu jest sporo miejsca. Dobra, postawmy tego tenta. Wow, spore to jest. Ale dobra. Someone is in the way. Not on level ground. A, no dobra, tutaj. Tak, to jest dobre miejsce. Jak mam to kliknąć? Tak. No i co mamy? O, babcia się od razu pojawiła. A, to tutaj zbudowałeś, zdecydowałeś się zbudować absolutnie doskonale. Nasz nowy dom. Tak jest. No, postawiliśmy podstawowy jakiś namiot. I teraz ona ma dla mnie jakiś namiot. A, czyli to nie jest mój. Myślałem, że ja tu będę sobie mieszkał. To lipa. Swój pierwszy namiot. Dobra. Musimy sobie znaleźć miejsce, które można przyjąć dla siebie. A, w tym głównym to będziemy pewnie mieli jakieś inne rzeczy. Tak mówi, że przyjdź do mnie do tego namiotu, jak już tam se postawisz to, co masz se postawić. Nie wiem, czy teraz jest, mam zagwozdkę, moi drodzy. Czy ja muszę budować to blisko? Czy wcale nie muszę budować blisko tego swojego namiociku, co? Jak on jest duży. A jak się obraca? Rotate na E. O, to by było nawet nieźle, ale nie mogę. Co ciekawe, to mogę, mimo że drzewo jest. Dobra, wyjdźmy z tego, poczekajcie jeszcze raz. Bo może mi coś tu przeszkadzało. O. A, i automatycznie to nam niszczy całą resztę. To przyjemne. Tylko pytanie, niszczy czy niszczy? No to nie było takie przyjemne, bo myślałem, że coś z tego dostaniemy. A tu wygląda na to, że to faktycznie... Że to faktycznie nic z tego nie będzie. A, ale mieliśmy i zobaczmy, co jak w środku to wygląda. A,
Nawet przestronne wnętrze, nie powiem. Proszę bardzo. No dobra, wyłazimy. Idziemy do tego głównego namiotu. Jakoś tak nie mogę się wpasować z tą kamerą, ale dobra. No i musimy z nią pogadać. Znalazłeś dobre miejsce na swój namiot? Tak jest. No to możesz nazwać na razie swoim domem. Wiem, że tu nie dużo, bla bla bla. Tak, masz tą iskrę w sobie niedzielny. Tak jest. No dobra, większość ludzi tutaj w South City, czyli w podziemnym mieście, jest strasznie przerażona, zbyt przerażona, żeby je opuścić. No dobra, lećmy dalej. Co my tu mamy zrobić? Traveling Trader? Nie znamy gościa, niech nam opowie. Jest legendą, no proszę. Trading is his very blood, czyli ma na pewno smykałkę do handlu. John tutaj ma kontrakt z nią, zanim opuściliśmy jeszcze South City. No i on teraz tu jest zainteresowany, żeby otworzyć sklep. No i nie możemy przegapić takiej okazji, więc musimy stworzyć visiting ID. No dobrze. Czyli będziemy musieli mieć jakby akt własności na takie miejsce. Visiting ID. I my to mamy to postawić. No i dobrze było blisko, no tak myślę. Dobra. Może się nawet zatrzymał u nas na stałe, jak go przekonamy. Pewnie trzeba będzie mu zbudować coś lepszego niż jakiś tam visiting side it. Aha, mamy zagadać z nią jak... A, teraz dostaliśmy. Jak to zrobimy? No dobra. To idziemy. Tu chyba mamy jeszcze taką płaski teren. Nie wiem, jakie to jest duże. O. Nie? To można... Nie, ku. O. Proszę bardzo, tak, to jest dobre miejsce. No i dobra, idziemy zagadać znowu z szefową. No i wszystko gotowe dla już odwiedzających. Bardzo dobrze, niedzielny. No, proszę bardzo. Tak niewiele, tak niedługo tu byliśmy, a już tyle jest osiągnięte. No proszę. Przypominasz mi mojego ojca. No proszę bardzo, był tu, urodził się na tej wyspie. No i on był prawdziwym błękitnym... poszukiwaczem przygód? No proszę, proszę. Miał swój taki dziennik, gdzie zapisywał, wiecie, takie kamienie milowe. No i dobra, dobra, za dużo gadam, bla, bla. Tutaj dostaniemy ten jego dziennik. Masz się dobrze nim zająć. Teraz ty jesteś tym poszukiwaczem przygód. Mamy dziennik. Ten dziennik wiele dla mnie znaczy, ja nam go dała, nie? Ale wiele dla niej znaczy. Ale tatuś wolałby, żeby miał ktoś go bardziej, ktoś taki jak ty, żeby się nim zajął, tak. No i tam są dla ciebie challenge, czyli mam jakieś wyzwania, proszę bardzo. Możemy pobić wszystkie tatusiowe takie kamienie milowe, no i tak zrobimy pewnie. Nawet już kilka pewnie jest zrobionych. A, będą dodawane dzienne zadania, proszę bardzo, takie mniejsze, no okej, okay. No dobra. To mi się podoba. Będzie zawsze coś do zrobienia. I dostaniemy jakieś permity, punkty pozwolenia. Cokolwiek by to było. No i będziemy potrzebować ich dużo. No ale o tym sobie pogadamy jutro. Najpierw sprawdź sobie dziennik. Dobra, i zobaczysz, że już kilka jest zrobionych tych milestone'ów. No dobra. Mamy je sobie odebrać, tak jakby wiecie. Nam nagrody za to, że wykonane są. No dobra. Tutaj mamy coś znaleźć do żarcia chyba. Find some fruit and when get back show how to craft a campfire. Dobra, czyli tak, escape'em można wejść do... O, mamy explorer, czy postawiliśmy ten tent. I idą te coś tam. Taski mamy. Mamy już coś do jedzenia, więc wystarczy zagadać. A, bo ja zebrałem to. Dobra, milestones, camper, czyli mamy pierwszy swój tent. Tak, gdzie mamy odpocząć. I 200. No dobra, to wracamy do szefowej, bo już zrobiliśmy. O, znalazłeś coś do jedzenia. To pozwala ci utrzymać energię. No i mamy recepturkę przepis na ognisko. No dobra, będziemy mogli sobie robić tutaj. Tu mamy miejsce do zrobienia, zakładam. A ognisko możemy postawić gdzieś tam koło naszego namiotu. Tak mi się wydaje, nie?
Jak skończysz, to pogadaj ze mną. Dostaliśmy kamienie, bo pewnie będą potrzebne do tego, do zrobienia. O, i mamy, że tak powiem, przepis na ognisko. No dobra. Ja tam jestem za, a nawet przeciw, więc zróbmy campfire. Proszę bardzo. Zebraliśmy te kłody, więc i trzy kamienie, więc się zrobi. Plum, plum, plum. Mamy skraftowane. Co tu jeszcze można zrobić? Pochodnia. Jakieś taka, no, ogrodzenie i ścieżka oraz można zrobić cooking table. Ło, ale to grubo, zobaczcie, tu jest jakaś potrzebna jest sztabka cyny, gwoździe, jakaś deska z drzewa palmowego i jakaś blacha cynowa. O kurde, to tak szybko nie zrobimy. Crafting table, to łatwiej, tylko też jest to. To na razie chyba nie mamy wyboru. Nie, to znaczy to jest wszystko. Dobra, no za dużo tu nie było. A co jest w tym? Czekajcie. To ja wiem, ale tu... A, nic nie ma, czyli to tak po prostu. Dobra, a co mieliśmy? Tu Daily Milestones. Widzicie, trzeba złapać dwa owady. I jeszcze trzy te limestone'y odnaleźć. No dobra. Gdzie my co postawimy? Myślę, że gdzieś niedaleko chałupy, nie? O, na przykład gdzieś tutaj. Jestem za. Pickup to raczej nie. Dobra, a co z tym się robi? Dobra, na razie tak sobie to zrobimy. Szóstka. To mogę coś tym... insert. I to się robi. A, trochę się robi. A, i samo wypada. No dobra, bo tak się zastanawiałem właśnie. Cooked bush slime. I co nam to da? 4 życia i 6 energii. Cokolwiek. Dobra, ale insertujemy. Właśnie tak sobie pomyślałem, że nie byłoby głupie mieć przynajmniej ze 2 te ogniska. Tylko kamienia nie mamy, czyli będzie potrzebne jeszcze coś do ogarnięcia kamienia, nie? Bo... trochę ciężko by było tu się ogarnąć. Dobra, i insertujemy. Insertujemy dalej. Dobra, czy mamy coś w zadaniach jeszcze? A, mamy znaleźć to. A mieliśmy zagadać chyba, nie? A, nie mamy żadnych majstronów. No dobra. No nieważne. No ale sobie dogadamy. O! Zastanawiam. Tu można się zapalić? A nie będę próbował. Pewnie można, jak znam życie i będzie to pierwsza wpadka. Dobra. Co my możemy teraz zrobić? Pozbierać więcej tych wszystkich rzeczy. No to idziemy, nie? Na zwiady. Hop. Hop. A, tam są już ten. Nie wiem, co te kwiatki dają. O, mogę wskoczyć. A to miło. To bardzo miło. Czy co? Chyba bym sobie odwrócił. Nie, gdzie to jest w opcjach? Myszkę. Invert. Tylko teraz nie wiem. Y. O, od razu lepiej. No, od razu lepiej, bo tak to mi wszystko się odwrotnie wydawało. O, co to jest? Nie mogę tego podnieść. No nie wiem też, co to jest, bo mi nie chce pokazać. No dobra, nie, to nie będziemy się tam prosić, nie? A, mamy znaleźć jeszcze tę. Tu kangury są. Ja mówię, już się wystraszyłem, że zaraz mnie coś zeżre, ale to kangury. Kangury raczej mnie nie będą atakować. Chyba. Może się pomyliłem. Dobra, gdzie są te drzewka limonkowe? A, ale te psy nie wyglądają zbyt przyjaźnie ze względu chociażby na te szczątki obok. To sobie obejrzymy je kiedy indziej. A, są, widzę, różne drzewa. Elegancko. Nie wiem, co te kwiatki dają, ale na razie jak się daje harwestować, to ja je zbieram. O, tu kangur. Ty nie walniesz mnie? Nie, mam nadzieję. A co to jest? Kubka. Czyli, tu
Pewnie będzie jako nawóz do tego, do zabawy farmera, nie? Dobra, dużo tych psów tu jest. Ho, ho, ho. Idziemy stąd, idziemy stąd. O, ta, powie i sobie, ale nie do mnie. Są też takie niby jelonki. A nie, to kangur z rogami? Od kiedy kangury mają rogi? Okej. Ciekawe. Może to jest jakieś żyjątko, nie kangur. Nie znam się na tej australijskiej faunie, więc bardzo możliwe, że to jest jakiś taki torbaczowaty jeleń. Ale szukam i nie mogę znaleźć. No, o jest, jest, ale chyba już żeśmy ogarnęli, nie? No właśnie. Patrzę, że nam energia na razie nie ubywa. Już trochę połaziłem. O! Banany! Czy wy widzicie banany? A jak ja mam wejść tam? O, rany. Oj, wujek krokodyl tu jest. To tak nie będzie swobodnego łażenia. Jakiś indyk? Czekajcie, znajdziemy sposób, żeby się dostać do tych bananów. Ha, ha. A, witajcie, banany. Harvest, harvest, harvest. Tak jest. Bananki, witajcie, przyjemniaczki moje. Dobra, ale my i tak szukamy nie tego, bo zadanie było inne. Jest, jest, znaleźliśmy to. Pięknie. Logi, logi, logi. Dobra, jak to wygląda? To nie tym. A, trzeba odebrać? Nie, chyba od razu dostaliśmy. To jeszcze musimy złapać motylki, ale nie mam żadnej. Nie ma żadnej siatki, jak mam złapać motylka? Daj tam mi siatkę. Hej, tu jest indyk. Co? Jeszcze też sobie coś przestawię, bo mam wrażenie, że Always Move Camera będzie mi wygodniej chyba. Tak, oj tak. No, od razu lepiej, nie muszę tego się zastanawiać. Tu już byliśmy. Dobra, wracamy, gdzie jest domek nasz? Tu jest, przylecieliśmy, czyli nasz domek będzie gdzieś tu. Idziemy do tej kobitki, zagadamy z nią. Zagadamy sobie z nią, bo jestem bardzo ciekaw, czy będę mógł coś handlować. O, kupkę robią wszędzie, ale my zbieramy grzecznie kupeczkę. Czy mogę coś? Nie mogę nic, to jest ciekawe, nie mogę nic wrzucić. No dobra, mam niby ugotowane, może o to chodzi. Gadamy z nią. Bagnet, dostaliśmy, patrzcie. Czyli trzeba było, kurczę, a nie mówili, nie? No i dostaliśmy sleeping bag, czyli śpiwór i siatkę na robale, nie? Tak jest. Dostaliśmy bagnet i sleeping bag. Dobra, to oddamy sobie ten. Nie chcę. No. Dobra. Crafting a fire. Cooking at a fire. A, jeżeli coś w rękach. Dobra, i samo wypada. No to już widzieliśmy, nie? Dobra. Wiecie, znowu. Nacisnąłem to. Raz. Patrzę po prostu, jak tutaj, czy coś tu możemy zdziałać. Tak. Sobie do ręki chyba weźmiemy to tutaj. A, mamy trzy baszki, to można by je upichcić. Ciekawe, czy banana możemy, zobaczymy. I ten śpiwór, czy coś tam, to od razu sobie wrzucimy. Proszę bardzo. Nie, 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 nie. Just resting my eyes. Get up, get up. Get up. O, tu trzeba ostrożnie, bo wpadnę w ognisko. To mi się nie podoba. Dobra, co mogę zrobić? Mogę zrobić to, ale zobaczymy, czy banana mogę ugotować. Dawaj. A trzecia 50 coś. To jeszcze nie jest późno.
Mogę banana usmażyć. Smażone bananki będą. Ciekawe, czy są lepsze niż surowe. Z ciekawości. Sprawdzimy, nie? Jak to wygląda. 10 energii, a tak daje 5, ale tu mogę zasiać. Dobra, jednego sobie jeszcze może, że tak powiem, wrzucimy, ale tego, te dwa sobie zostawię, bo bym chętnie jakieś drzewka bananowe obok swojej chałupki posadził. Zakładam, że to też można posadzić tak samo. Dobra, to może zostawmy sobie. Na razie nam wystarczy tych gotowania. Ja chcę, o właśnie, i ganiamy. Jak żeśmy łazili, to coś brzęczało, nie? Patrzcie, ten czas cały czas leci. Myślałem, że jak się gotuje, albo coś tam, kakadu, złapiemy cię. Nie udało się, ale jest motylek. Złapaliśmy właśnie jakiegoś Jezebel Butterfly. Dobra, nieważne. Mamy go? Mamy go. Dobra, ile mamy ich złapać? Dwa robale, czyli szukamy dalej. Halo, halo, halo. Tam coś lata, widzę cię. Widzę cię. Ha, ha, ha. I zrobiliśmy. Dobra, to teoretycznie można by iść spać. Ale myślę, że przecież możemy połazić i dalej połapać. To jest jakiś inny, nie wiem co on daje. Nie wiem, czy ten psiak nas nie zaatakuje. Na szczęście nie. A, to są czaszki. Ja tu tak łaziłem i szukałem. A co to jest? Harvest. O. Figi kaktusa. No dobra, ale mamy kolejnego. O, nie trafiłem. Kolczatka czy dziobak? Co to jest? Ono może nas atakować, nie? Nie. To może być jak... Wygląda trochę jak kolczatka. No dobra, to faktycznie Australia, moi drodzy. O, mamy trochę więcej tych kaktusików, cokolwiek to jest. Ciekawe, czy je też można upiec. Pewnie tak, ale to sobie... O, widzicie? Będzie można tu pokopać. To są jakieś rudy metalu. I tak wygląda, jakby był to cyna, bo takie szare. No dobra. Wykorzystajmy ten dzień do końca. Nie wiem, czy... Wiecie co, nie będę zrywał, bo nie wiem, czy to się nie psuje. A, tu. Motylki zabieramy wszystkie, nie? 5:19. Widzę, że świat jest dostosowany faktycznie bliżej równika. Wiecie, bo tam się wcześniej robi ciemno. Na naszej półkuli latem jest długo jasno. Nawet do 22 może być, tak? W najdłuższe dni roku. No, co prawda one już były, no ale w lutym jeszcze te... Znaczy w lutym, w lipcu... Te dni też są długie. A, zobaczymy. Nie, nie gryzie nas. Dobra, te nas nie atakują. No to chociaż jakiś plus. O, coś dostaliśmy. Ale to na escape to jest tutaj. Harvest Master. 100 rzeczy żeśmy zebrali. 50 tych punktów. Ja jestem za, czyli warto jednak latać i zbierać. Haha. No dobra. O, tu jest coś ciekawego. Mięsko. Zabieramy. Nieważne co, ale mamy, to pieski upolowały, czyli jak pieski coś upolują, to można je, że tak powiem, podkradać. A to mi dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć, no ale dobra, nocka idzie, świetlików nie widzę. O, babcia jest, ciekawe czy jak z nią zagadamy po nocy, to dostaniemy jakieś specjalne nocne zadanie. To coś leży, też mięsko. Nie, to nasze te. Niezebrane ten. Dobra, zagadajmy. A nie, to już nic nie chce. Każe nam już odpocząć. Aj moment, dobra. No okej, okay. Spróbujemy tylko sobie te... Jak one tam się zwą? Figi kaktusowe spróbować ugotować. Zobaczymy, czy się da. Da się. Haj, dostaliśmy kolejny bajer. Kolejne punkty to za wszystko, co robimy. Hot fruit. Proszę bardzo. Gotowane owoce. O, brzmi ohydnie, tak? A jak to ohydnie? Przecież są dobre. No dobra. To możemy trochę więcej tu narobić.
Się zastanawiam, zobaczcie, 6 po południu, tak, czyli ewidentnie typowe takie, wiecie, prawie równikowe światło jest, no może zwrotnikowe bardziej, no ale okej. Idziemy w kimę, moi drodzy, nie wiem jeszcze jak to było, lay down. Call sleep until tomorrow, dobra, pierwszy dzień, rok pierwszy, niedziela, lato. Zobaczcie, tu levele się nabijają. O kurde. Nic nie zarobiliśmy. Dinki. Dinki są, nie dolary. A zobaczcie, nawet kangur skacze na tej... gdzie się... coś się zmieniło. Ktoś właśnie odwiedził wyspę. No to wstajemy. Chowaj to, bo śmiesznie wyglądasz. A zresztą, jakie to ma znaczenie. Idziemy. Idziemy. John's Goods. John. Tokniemy do ciebie. To jesteś niedzielny. Niedzielny, tak jest. Powiedziała mi, że dzięki tobie, bla bla bla. To wiadomo, że jesteśmy tacy wspaniali, tu pomagamy, ale o co chodzi? My tu robimy biznes. Tak, my chcemy zrobić biznes. Dinki, sprzedajemy egzotyczne rzeczy w South City. Tam sobie to sprzedaje. Egzotyk znaczy to, co tutaj wszystko jest. Ha, 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 ale dowcipne, nie? No jak mamy, bierze wszystko, rozumiem. Please drop me and show me, okej. On zaoferuje nam jakąś cenę. A to jest ciekawe, że nie dostajemy od... No, w końcu mogę? Sell goods. O. Dobra, wszystkie te rzeczy, robaczki. Nie wiem, żarcie, nie wiem czy sprzedawać. Nie wiem, yellow flower, cały zrzucimy, okej, okay. Kubki może nie chcieć, szelki wszystkie sprzedajemy, dobra, żarcie bym zostawił i deski, bo one mogą być potrzebne. Ile kasy? 8500? A, bo ceny są takie, widzę, po zbóju, więc okej, okay. Ale to i tak sporo chyba zarobiliśmy, nie wiem, trzeba będzie sprawdzić ile tu faktycznie, zobaczcie, czas cały czas leci, ile tu faktycznie jest, dobra, jak ja bym chciał kupić na przykład, a one się niszczą narzędzia, siekierkę, no to podstawowa siekierka, spoko, niestety, tak się składa, że nie masz licencji na... A, no proszę, na wydobycie. No okej, okay, musimy ją kupić. Być może ona będzie u tej babki, nie? Bo tu... Co to jest to? Piła. Buy. Mogę? 5200. Take it. Very good. Dość łatwo tu się zarabia kasę, więc 34 tysiące na grilla. Ucis na barbecue raczej, no o ja pierdziele, no dobra. Lecimy do niej pogadać, halo, halo. Gadamy. Witaj niedzielny, widzę, że już widziałeś się z Johnem, bla, bla, bla. Dobra. Zobaczmy, co da się zrobić z tymi, mamy trochę kasy, nie wiem czy nie sprzedałem i nie, czy kupiłem, nie wiem czy to dobry pomysł, bo jak trzeba będzie zapłacić kupę szmalu za to, to trzeba będzie latać po polu i ma, patrz ma tyle i robić kakao. Dobra, mamy na wszystko. Aha, dopóki nie masz licencji, no dobra, no nie wiem o co chodzi. A to jest idea, pomysł południowego miasta, dawniej było, no właśnie, tak. To wszystko teraz potrzeba jest licencja. A, wcześniej tak. Mamy jakąś... Ona jest akredytowana sprzedawcą licencji. No dobra, no to będziemy kupowali od niej, nie? I my to wydajemy... A, te punkty. Okej. Za zadania dostajemy punkty, a wydajemy je na licencję. No dobra, że na wszystko licencje są. Co my byśmy chcieli? Logging chyba, nie? 500 aż. Dobra, weźmy logging. Czy wiecie co, ja bym mining może wziął? Bo deski leżą tak luzem, więc chyba nie, a kamienie nie widziałem luzem. Dobra. Mamy nową licencję, oh yeah. No resztę nas nie stać, więc... vehicle. No dobra, spadamy. Jak stąd wyjść? Halo, halo, escape, dobra. No to pogadaliśmy z nią, ale...
A, mamy nowe te narzędzia. Czekajcie, sobie ustawię. O, to niewielkie jest. To mi się podoba, że jest takie niewielkie. To stawiamy tutaj. Mogę coś tu zrobić? A, muszę mieć w ręku. No to jest trochę wredne. Ale ciekawe, coś da się zrobić? Da się! O kurcze. Normalnie robi deski. Patrzcie, tylko że... Powiem wam tak. Słabo, że z jednego pniaka robi jedną deskę. Wypadałoby, żeby chociaż ze dwie zrobiła, nie? No to tak, już przyzwoitość wymaga, o. To przyzwoitość wymaga, żeby tak robiło się, no. Kurde, gro. Zmieńcie to, bo to trochę przesada. O, dobra. Jak to wygląda? 10 deseczków i coś dostaliśmy. So good. A 10 jak rzeczy zrobimy, dostaliśmy ten. O! To wiecie co nas czeka? Kupię jeszcze ten. Kolejną licencję. A, już mamy, już kupiłem stół z piłą. No właśnie, my już mamy. Dinki. 2500 nam dała, ale my już mamy, my kupiliśmy, my już wszystko kupiliśmy. No, kupiłeś, well done, tak, dobrze idzie. No, John jest wspaniały, dokładnie, John jest wspaniały. Możemy go przekonać, żeby wprowadził się tu na stałe. No, ale będziemy potrzebować, tak, materiału na taki budynek stały. No i pewnie jeszcze też jakiegoś znowu pozwolenia, skoro tu wszystko jest. To jest wspaniały pierwszy krok, ta nasza piła. No to już mamy. Kiedy jesteśmy ready? No to jesteśmy ready. Nowe zadanie. Najpierw licencję chcemy. Mining logging. Piękna nowa licencja. Kupimy sobie tą siekierkę. Ciach, ciach. Będzie wesoło. Dobra. I my gadamy nowe zadanie. No dobra. Nowy job. Dawaj, jesteśmy gotowi. Musimy zabudować bardziej permanentne struktury, żeby tu ludzie zostawali, więc musimy mieć dużo, a właśnie, rudy cyny. No i wszystko fajnie, możemy ją przetopić i będzie wspaniałe rzeczy wtedy można budować. No i teraz musimy przynieść jej jeden ognisko, 3 kamienie i 10 tych rud. Dobra, no i musimy kupić sobie mining license. Mamy, haha. Dobra, co my mamy i czego nie mamy? Crafting table. Czy jesteśmy w stanie zrobić ognisko? Nie, bo nie mamy kamieni. A kamieni będziemy mieli, jak kupimy u Johna ten. Siema John. A nie. I'm good. Dobra. Bo to trzeba tak kupować, nie? Czyli co? Kupujemy sobie pikak. Czyli kilofik. Bierzemy. Very good. Dzięki za zakup i jeszcze siekierkę podstawową, bo podstawową, ale jak najbardziej bierzemy. Dobra, resztę nie bierzemy, bo i tak nie mamy licencji, ale John, odsuń się, żeś chłopię. Dobra, co mieliśmy zrobić? A, wypróbować sobie nowe zabawki. Czyli tu, dobra, gdzie co? To są, a źle zrobiłem, bo to będzie kolejna zabawka. Te ugotowane to wrzucę tutaj. Nie wiem, czy deski mi są na razie potrzebne. Raczej nie. Kupę też w ręku nie będę trzymał. No okej. To co, spróbujemy? Miodzio! Taka zabawa, to ja lubić. Ale tylko jeden... To wszystko właśnie jest dziwne. Z takiej kupy kamieni tylko jeden kamień? Hej, deweloperzy, no trochę bez sensu. To przynajmniej powinny być dwie deski, dwa kamienie z takiej kubki. Dobra, tu jeszcze jest... Ale tak widzę, że dosyć szybko się zużywają narzędzia. Dobra, szukajmy, gdzie były te rudy, pamiętacie? Ruda cynku, cyny jest. Jest niedaleko nas, a trzeba 10 znaleźć. O! No ho ho ho! Na razie to nas znalazł pan krokodyl. Ale my się go nie boimy. Dwa razy, dobra. A, trzy.
Nawet. No dobrze, to chociaż mogę powiedzieć, jest fajne, bo nie trzeba będzie. A co to jest to? Nie wiem, zabrałem. Jakieś kwiatki. Nie trzeba będzie, wiecie, jak szalony rąbać wszystkiego po drodze. Tylko jak wypadają trzy. O, coś dostaliśmy, nie wiem za co. O. A, mamy przejść 500 metrów i ugotować jedno mięcho, czyli mięcho można też ugotować. No dobra, i 8 muszelek. Słuchajcie, to jest do zrobienia. To jest do zrobienia. Ja szukam... O, mamy kolejną cynę. A, widzę, że energia teraz nam spada, czyli jednak jak się, że tak powiem, pracuje, to już nie ma tak hop, hop, hop. Dobra, zróbmy jeszcze jednego kamienia, żeby mieć 6 na tak, i szukamy kolejnej cyny. Widzicie ją gdzieś na horyzoncie? Tu jest cała akcja. Ja cię pierdziacza, co to jest? Czemu nie mogę zabrać? Ale to się rąbie dłużej. Copper ore, czyli miedź. Dobra, to będzie można mieć brąz. Jak jest cyna i miedź, to będzie brąz, bo można wytopić. Nie wiem, czy to będzie aż... O, jestem chyba zmęczony. Zobaczcie, jaką mam minę. Dobra, wcinamy. No ale... A! To full. Zobaczcie. Energię odzyskaliśmy trochę, ale to jest taka kropka obok tego i mam wrażenie, że ona wskazuje, jak jesteśmy najedzeni. A, ale energii nam aż tyle nie da, czyli trzeba wysoko energetyczne żarcie jeść, żeby się opłacało, bo tutaj wiecie, najeść się najemy, ale już energii więcej nie dostaniemy. No, dobre, dobre, dobre. Nie wiem, czy na razie tą miedź co odpuszczę, bo ona za dużo zużywa energii, a chcę mieć więcej tej cyny. Bo wydaje mi się, że na początku to chyba tylko ona będzie nam potrzebna. Dobra, mamy wszystko. Campfire. A campfire ile potrzeba? A właśnie, ile na campfire jest potrzebnych kamieni? A, widzicie, ile jeszcze sekund będę najedzony. No dobra. Wiesz co? Trzeba więcej kamieni. Po prostu więcej kamieni. O, w razie czego będzie można zjeść. Ciekawe, czy będą dwa kamienie z tego, bo to jest większe. A, jest, dwa. Jeden i teraz jakby druga połowa, drugi. Dobra. Pieski nas nie atakują, grzeczne. Dobra, idziemy. Idziemy. Nowe żarcie. O rany. A, nie tędy droga. A co to jest? Nie wiem, o co chodzi, ale tak wygląda, jakbyśmy mieli za słaby sprzęt. Nie? Bo robi stuku puku i... Mogę tu wejść? Hej! Jabłuszka! Apple są! Zobaczcie! Dobra, nie zabieramy wszystkiego. Niech se rośnie. To tutaj na tym zielonym skrawku. A my jesteśmy tu. Dobra, czyli to na tej naszej głównej wyspie. Nazwijmy w ten sposób. O, znowu są te. Możemy zebrać trochę kolców. Jak myślicie, jeszcze jedną cynę machniemy? No jest szansa, nie? Dobra. Uuu, coś dostaliśmy. Shiny stone. There may be something in it. A, czyli coś w niej jest. Dobra, znowu jesteśmy zmęczeni, ale... Wydaje Crystal Quartz. O, proszę, to jakieś nowości teraz. Dobra, ale wydaje mi się, że... No, właśnie zapomniałem, że to stąd się robi. Że... Możemy coś podjeść. Haha, to full. Może i to full, ale zawsze podziałać możemy jeszcze. Dobra, i kryształy to dostaliśmy bardziej. Okej, czyli to jest jakaś inna ruda? To nie jest taka normalna... to jest ruda kryształu. No dobra, nie będę fisiował, gdzie ja polazłem. Lecimy tu. Nie, bardziej tu. I wracamy. Wracamy. No, to kawałek jest terytorium, nie?
Wiesiaki latają. Proszę, termitiery sobie sterczą. Bo to chyba termitiery, tak? Tak, termite nest. No dobra. Mogę nawet zebrać termite nest. No dobra, dobra, lecimy. Dobra, na pewno lecę dobrze. No już się jak zwykle zapędziłem, standard. O, coś nie tak. No, zapędziłem się jeszcze, bo tu jest, widzę. Kurde, przydałby się jakiś znacznik taki wiszący, że tak powiem, w powietrzu, żeby nie trzeba było się ciągle rozglądać. Byłoby wygodniej po prostu, nie? O, to sobie zbierzemy. Inaczej od razu dzwoni, nie? Ten kryształ był też łatwiej chyba, że tak powiem, się rozpadał. No dobra, i musimy zbudować campfire. Dobra, o, dostaliśmy kolejny ten. Walking about, 5 km, proszę, ale żeśmy się nałazili. Dobra, ale my musimy campfire machnąć. Okej. I mamy wszystkie, dajemy to Fletch, proszę bardzo. Fletch, masz wszystkie rzeczy, które potrzebowałaś. I dostajemy przepis na, tak, na taki prostą jakąś wytapiarkę. No dobra. Musimy na zewnątrz i wkładamy orę. Dobra, to trochę się robi, więc możemy sobie coś innego wtedy działać. Dobra, dostaliśmy. To stawiamy. I mogę go od razu zrobić? Mogę, mamy, bo campfire, a, czyli to co, a, jest od razu tin ore, no dobra. Mamy, no to idziemy. Postawimy to sobie na przykład tu. Ale trochę gratów mamy. Powiem wam szczerze, troszkę gratów mamy. Taki dość ordynarny piecyk postawimy to sobie. Z której strony się ładuje. Tak, będzie lepiej. Nie wiem, czy mogą stać obok siebie, ale zróbmy tak dla przyzwoitości odstęp. Zawsze to, o, nie zaszkodzi, nie? I co my tu dajemy? Pick up, to nie. Dobra, potrzebujemy to. Też nie? A, teraz działa. No dobra, trochę to się faktycznie robi chyba. Można to podejrzeć? Nie widać, nie? Przydałby się drugi, ale dobra, nie przesadzajmy, nie przesadzajmy, moi drodzy. Jakie było zadania? Mamy. I mamy jedną wytopioną sztabkę jej przynieść. No dobra. A w międzyczasie możemy robić coś innego. No nie wiem, użyjmy naszej siekierki. Wiem co, a też zużywamy energii. Wiem co by się przydało, moi drodzy. Przydałoby się. A, tu przynajmniej kilka drewienek. A, to też można wyciąć. Przydałaby się ta palma. Ciekawe, że nie widzę postępu. To mnie trochę denerwuje. A można to sprawdzić? Nie, nic tu nie rób. Nic nie rób. Szukajcie palm. O, tu są drzewa. Ja szukałem, nie? Pełno tych lajmków tutaj jest. Co to jest to? Gumnut. Okej. Nie, wróćmy, zrobimy sobie mięsko, bo widziałem, tam było jedno z zadań, nie? Że to mięsko trzeba ugotować, więc zaraz to ogarniemy. Meat. Ha, i punkty lecą. Musimy 8 muszelek jeszcze machnąć. Szybko, długo, trochę się smaży, nie? O, jest sztabka też, od razu zabierzemy. Niech się robi. Podniesiemy to. Wrzucimy kolejne. Palę się. Orzesz, ty orzeszku. A gdzie to jest woda najbliższa? Tu. O, ugosiłem się, dobra. No ale trochę nam życia zabrało. Coś nas leczy tutaj?
Kaktus fig minus 5 życia. O, to. To musimy zjeść na surowo, moi drodzy. Nas troszkę leczy. Do mięsa to też to właśnie to jest to, że jednak się pali ognicho, nie? Dobra, to będziemy musieli jeszcze ze dwie czy trzy sztuki, że tak powiem, zebrać sobie na wszelki wypadek, żeby zawsze mieć. I wciągamy. Koniec, więcej się nie da, bo jesteśmy na żarci, że tak powiem, nie na żarty. Dobra, to zbieramy. Tu też i jeszcze dorzucimy jedno miążko. No dobra, ale to chyba musimy zanieść jej te barki. Nie ma jej? Miasto nie przyjmuje donacji. No dobra. Thank you for your support. Okej. Okay. A, tu jest. A nie, to jest John. Potrzebujesz czegoś? A, Space Helmet możemy kupić za 25 tysięcy? Nie, dziękuję. Nie. Kask kosmiczny, hełm niepotrzebny nam. Dobra, gdzie jest dziewczyna? Znaczy ta babcia nasza. Halo babciu, jest. Ciekawe, czy ona tu zatrybi, czy trzeba ją w tym... Well done, zatrybiła. No to dobrze. O, udowodniłeś, że jesteś niezastąpiony, proszę bardzo. Teraz będziemy mogli robić skrzynki drewniane, proszę bardzo. I receptę, dostaniemy receptę, przepis na gwoździe, proszę bardzo, już jest. No, niedziela będzie długo wspaniałym osadą kolejny raz, no tak trochę na wyrost to mówi. No i zróbmy to, dobra, będzie mógł sobie John postawić normalny sklep, jak my to ogarniemy, nie? A, no dobra. Dobra, możemy z nim zagadać, jeszcze z Johnem, bo może teraz da nam jakąś robotę. A, mamy gwoździe i skrzynkę, ale dobra, wiecie co, bo ja potrzebuję jeszcze tych. Muszelek. Panie krokodylu, pan to sobie znajdzie jakieś inne fajne miejsce. Bo my musimy mieć muszelki. Można pływać? O, można pływać. I pozbieramy muszelki. Jedna, druga. O, tu są. Zanim... A to jest dopiero 6 po południu, nie? A zobaczcie, jak ciemno. Dobra, pozbieraliśmy. Po środku jest wysepka, ale nie będę płynął, bo pan krokodyl tutaj sobie chyba lubi szaleć. A, musimy zrobić jakąś przysługę dla Johna. No dobra, zobaczymy. Zobaczymy, co powie, co chce, nie? Jest... Najlepsze jest to, że to jest dopiero jakby 18:30, a zobaczcie, już księżyc na niebie, w ogóle ciemna noc. Szaleństwo totalne. John, where are you? Gdzie jesteś? Jest. Zagadamy z nim, zobaczymy. Mamy ciekawe rzeczy w sumie. Tak, może będzie chciał mięsko. O, tu kubki zbierzemy. Może kubkę chcesz? What's up? Aha. Dobra, to teraz zapytamy się, czy czegoś chce. No. I'm good for now. Thank you for asking. Pewnie trzeba rano będzie z nim zagadać. Dobra, pozbieram tej kubki, bo widzę, że dużo jej. Dużo jej do pieczenia chleba, a my sobie byśmy zrobili, no właśnie, kangurki robią ogólnie dużo. Jakąś tą, o, coś nam tu się pojawia. Shell, yeah, 100 punkcików. Możemy kupić kolejne te.
Mamy 500 punktów. Coś tam było za 500. Coś tam było za 500. Ale wydaje mi się, że to już w kolejnym odcinku i jeszcze dzisiaj można by zrobić tą skrzyneczkę i tam te takie mniej potrzebne rzeczy olać. A nie mamy palmut i gwoździ. Gwoździe możemy sobie machnąć. Mamy. Dobra. Świetnie. Ale nadal. Nadal nie mamy tutaj palmut. Jak wiecie, gdzie są te palmy, i pewnie graliście, to możecie coś, nie coś podpowiedzieć. Dobra. Zakładam, że gra się sejwuje tak jak w większości tych gier każdego dnia. Więc nie będę rozpoczynał, bo tu czas od razu leci, moi drodzy. Tak to chyba trzeba po prostu zrobić. I my żegnamy się w tym odcinku. Powiedzcie, czy będziecie chcieli więcej przygód naszego mistrza. Wydaje mi się, że gra jest fajna. Naprawdę gra jest fajna. Nie jest jakaś wybitna, przynajmniej ja tak nie odczuwam, ale przyjemnie się tutaj dzieje i trochę czasu zmarnowaliśmy razem. I jak widać, jest całkiem fajnie. Dobra, to trzymajcie się. O, pokażcie tu. Hej, hej.